Ja też Was witam we wspólnocie 4P. Nazwa pochodzi właśnie od czterech praw duchowego życia, z których pierwsze mówi: Bóg Ciebie kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan. Nigdy za dużo powtarzania tej prawdy. W naszej wspólnocie ciągle i ciągle poszukujemy dróg, jak można tą wiadomość przekazać światu. Jednym ze sposobów jest właśnie to, co działo się tutaj wczoraj, świąteczne spotkanie dla pań. Ja oglądałem online. Nikt nie patrzył, jak się zachowuję, więc nie było przeszkód, by duma mnie rozpierała. Czemu wyraz dawałem przez różne gesty, okrzyki, mniej więcej jak na meczu piłkarskim. A gdy popatrzyłem na moją żonę, jak przedstawia swoją prezentację, to proces mojego zakochiwania się wszedł w kolejną fazę. Ale w ogóle dla wszystkich, ja też w imieniu tych, którzy z kolei online oglądali, wielkie gratulacje, aż przejmuje człowieka dreszcz, co dalej, gdy będziemy się w tym rozwijali. Więc ja też wyrażam wdzięczność Bogu. Panie mówią, że doświadczyły niezwykłej życzliwości od strony panów, którzy pomagali. No, takie coś się rzadko zdarza. Więc dziękuję też w imieniu wielu panom, którzy się zaangażowali, a zwłaszcza ta heroiczna walka ze śniegiem. Poruszenie wszystkich służb miejskich z policją włącznie, żeby skłonić pługi, by przejechały tu naszą ulicą. Wiele, wiele innych służb, więc podziękowanie dla wszystkich, którzy zaangażowali się sercem. I tak długo można by opowiadać, ale czas na przejście do dzisiejszego tematu. Nie wiem, czy tak mieliście w młodości, no niektórzy są teraz młodzi, że chcieliście wiedzieć, jak coś działa, dlaczego działa. Ja to wszystko chciałem wiedzieć, dlaczego radio gra, gramofon gra, silnik się kręci, samolot leci. Nie tylko chciałem wiedzieć, ale też spróbować to skonstruować. I zbudowałem kiedyś wzmacniacz lampowy do gramofonu w skrzynce po marchewce. Wszystko polutowałem według schematu. Jaka była radość, jak zadziałał. Ciszej, głośniej. Też tak macie? Że wszystko chcecie wiedzieć, jak działa? Nie? Dlaczego lalka mówi mama? Równie ciekawe jest to, jak działa człowiek. Nie tylko anatomicznie, fizycznie, fizjologicznie, ale psychicznie, a zwłaszcza w sferze ducha. To ostatnie, sfera ducha, nie ma lepszego podręcznika atlasu duchowej anatomii jak Biblia. Wyjaśnia, jak co działa, dlaczego żyje albo nie żyje. No i pozwala mieć pełny obraz człowieka. Bo człowiek to ciało, dusza i duch. Jak to było w zapowiedzi, Biblia mówi, że ten duch to cząstka duchowego świata w nas, mająca zdolność komunikowania się z Bogiem. Dzisiaj zagłębimy się nieco w świat ducha, by zobaczyć, jak działa, by lepiej zrozumieć. Zanurzamy się więc w świat ducha. Kolejny fragment listu do Rzymian. Przeczytajmy pierwszą część. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem? Żadną miarą. Ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. Z przykazania tego, czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Powtarza się tutaj pewne słowo, prawo. Chodzi o prawo Boże, czyli przykazania dane przez Boga. I to jest sposób, w jaki Bóg najpierw przedstawia siebie.
To jest sposób, w jaki człowiek poznaje Boga najpierw, od tego zaczyna, od Bożego prawa, przykazań. Bóg przedstawia się nam przez właśnie przykazania. One pokazują przede wszystkim to, jaki jest Bóg, że jest doskonały, dobry. Gdy czegoś chce od człowieka, to dlatego, że zawsze szuka dla nas tego, co najlepsze. Później człowiek zaczyna poznawać Boga też przez stworzenie, oglądając cud stworzenia i wyciągając wnioski. Ale zaczyna się od prawa, przykazań. To rób, a tego nie rób. Przykazania to pewne narzędzie stworzone przez Boga, a skoro narzędzie, to jest też odpowiedni sposób używania go. Z narzędzia trzeba odpowiednio korzystać, stosownie do instrukcji. Młotek nie służy do czesania włosów, a w instrukcji suszarki do włosów pisze: uważaj, by nie wpadła do wanny. Wyobraźmy sobie rzecz trudną do wyobrażenia, ale sobie wyobraźmy, że ktoś bierze do ręki piłę łańcuchową i zastanawia się, do czego to urządzenie może służyć. Przypomina z wyglądu nowoczesny odkurzacz Dyson, podobny dźwięk, i dedukuje, że to musi być nowoczesna pralka. Służy do prania bielizny, więc wkłada do miednicy swoje ulubione ubrania, zalewa wodą, sypie proszek, bierze tą nowoczesną pralkę, jak sądzi, zanurza, włącza. No, a potem zastanawia się, czy na pewno zrobiłem wszystko właściwie. Podobnie jest z przykazaniami Boga. Można nie wiedzieć, jak z nich korzystać. Przeciętny człowiek ma problemy z poznawaniem Boga przez przykazania, bo nie przeczytał instrukcji i używa narzędzia, jakim jest prawo, przykazania, niezgodnie z ich przeznaczeniem. Dlatego efekt jest, mówiąc delikatnie, niezamierzony. Człowiek bierze przykazania, na przykład nie pożądaj, i stara się je zachowywać. Stara się i stara, ale skutek jest odwrotny, niż to by nie pożądał. Jednym z moich przyjaciół z młodości był pewien chłopak, który był podobnie jak ja synem pastora. Był z innego miasta, gdzieś tam w Polsce, ale spędzaliśmy wakacje razem na obozach. Ja bywałem u niego w domu, on u mnie. Podróżowaliśmy autostopem. I nosiliśmy w głowach ideały, by być świętymi, no, jak przystało na syna pastora. Jak w ogóle można interesować się dziewczynami inaczej niż poszukując kandydatki na przyszłą żonę? Tą wymarzoną, jedyną, miłość życia. Jak w ogóle można myśleć płycej? To w ogóle nie mieściło się w głowie, by tak marnować coś najpiękniejszego. To nas skutecznie chroniło przed różnymi zakusami tych przedstawicielek płci przeciwnej, które miały nieco inne spojrzenie na zagadnienie. No, tacy byliśmy święci. Ale stara natura jest jednak starą naturą. Mój kolega miał różne pomysły na radzenie sobie z namiętnościami. Pewnego dnia powiedział mi o nowej metodzie, jakbym go słyszał dzisiaj. Zimny prysznic. Jak tylko pojawia się pożądliwość, zimny prysznic. Ale stara natura się tylko zaśmiała z jego kolejnych pomysłów. Gdy nasza natura wyciągnie nas na ring, z góry jesteśmy skazani na porażkę. Człowiek widzi, że tym bardziej budzi się w nim pożądanie. Więc myśli, ojej,
coś jest nie tak, muszę zwalczyć w sobie te myśli, muszę bardziej się starać. Gdy słyszy na przykład, że objadanie się jest grzechem, podejmuje walkę, stara się, ale widzisz, że skutek jest odwrotny. Tym bardziej kusi go do objadania się, więc myśli, coś jest nie tak. Przecież mam spełnić przykazanie. Za mało się staram. Muszę się wysilić. Muszę mocniej postanowić. Więc podejmuję mocniejsze postanowienie poprawy. To było już ostatni raz. Już rozwiązałem problem, bo teraz naprawdę mocno postanawiam, że to będzie ostatni raz. Ale okazuje się, że na zdwojone wysiłki natura odpowiada ze zdwojoną siłą. Człowiek nie przeczytał instrukcji. A co stoi w instrukcji? Wers 8. Jeszcze raz sam wers 8. Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Piła łańcuchowa nie służy do prania, służy do ścinania drzewa. W podobny sposób przykazanie nie jest po to, by uczynić nas lepszymi, ale by skutecznie ujawnić, że wcale lepsi nie jesteśmy. Przykazanie jest narzędziem diagnostycznym, które pokazuje nasz prawdziwy stan, że sami nie potrafimy. Gdybym znał instrukcję i w nią wierzył, to bym się nie dziwił, że próby zachowania przykazania przynoszą zawsze odwrotny skutek. Jednak narzędzie działa poprawnie. Pokazuje, że nie dam rady, bo do tego służy. Jak działa ten mechanizm, jak patrzymy na ten wers 8? Z przykazania czerpiąc podnietę, grzech wzbudził pożądanie. Gdy słyszymy przykazanie, nasza zepsuta natura szybko podepnie się pod to przykazanie, wykorzysta je, by wyciągnąć nas na ring, by pobudzić nas do walki z namiętnościami, walki, która z góry jest skazana na porażkę. Póki nie walczymy, jest względny spokój, wszystko w uśpieniu, ale jak przychodzi przykazanie, zostaliśmy wyciągnięci na ring. Skłonność do buntu wobec Boga tkwi w naszej naturze, ale człowiek skrzętnie to ukrywa, chciałby uchodzić za dobrego. Wtedy Bóg stawia przed jego oczami przykazanie. I on wie, Bóg wie, jak zareaguje nasza natura. Przez przykazanie Bóg ujawnia, co w nas siedzi. I potrzebujemy być szczerzy. Nie szukać sposobów, by przechytrzyć system. Jednym z takich sposobów jest emocjonalne nakręcanie się, że jestem dobrym człowiekiem, że tak bardzo kocham Boga. Mój przyjaciel z młodości, ten syn pastora, znalazł wreszcie sposób na zapanowanie nad pożądliwością. Ciekawe. Będzie dużo czytał Biblii. Będzie się zaczytywał Biblią i dużo się modlił. W ten sposób przezwycięży pożądliwość. Dosyć dobrze mu szło. Ale po pewnym czasie mówi do mnie, jakbym go dzisiaj słyszał. Grzegorz, nie mogę czytać Biblii, bo jak czytam Stary Testament, tam jest opisanych tyle takich sytuacji. Nie mogę czytać, źle działają na mnie. Kolejny genialny sposób okazał się nieskuteczny. Od rana nakręcanie siebie. Jesteś dobry, jesteś chrześcijaninem, jesteś, kochasz Boga. Stosowanie takiego emocjonalnego pobudzenia może trochę oszukać, jak również pomysły na stosowanie różnych umartwień. Dobrze jest jednak myśleć zgodnie z instrukcją.
i nie brać za wyznacznik dobrych zamiarów. Przydatny jest raczej sposób myślenia pasujący do instrukcji, który w takich momentach natychmiast zareaguje i powie nam, nie daj się oszukać emocjom, twoje uczucia mogą wzlatywać w niebo, ale ty sam jesteś z natury grzesznym i upadłym człowiekiem. Więc nie daj się oszukać przez swoje wzniosłe stany emocjonalne, bo nie tu jest rozwiązanie i porażka gdzieś czyha. Nie pozwól, by wzniosłe emocje zaciemniły tą rolę prawa Bożego, które ma ujawnić prawdę o nas, o naszej zbuntowanej naturze. Jednak prawda o skłonnościach naszej natury to jeszcze nie cała prawda o nas w tym temacie. Przeczytajmy drugą część fragmentu, która pozwala nam poznać coś jeszcze. Kiedyś i ja prowadziłem życie bez prawa, gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył, ja zaś umarłem i przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Albowiem grzech, czerpiąc podniecie z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Podstawowe pytanie, jakie powstaje? Jak autor listu, żywy człowiek, może napisać o sobie na początku 10 wersu, ja zaś umarłem. Jak żywy może pisać, że umarł? Odpowiedź jest taka, że człowiek to nie tylko ciało i dusza, ale też duch. Właśnie Biblia opisuje nam naszego ducha jako cząstkę duchowego świata, mającą zdolność komunikowania się z Bogiem. I okazuje się, że biografia naszego ducha, tak jak już to Tomek powiedział we wstępie, czyli urodził się, żył i umarł, nie pokrywa się w czasie z biografią reszty nas, ciała i duszy. I może tak być, że ciało i dusza żyją i świetnie się mają, ale duch jest martwy. I z czymś takim właśnie mamy tutaj do czynienia. Autor listu do Rzymian mówi, wtedy umarłem, chociaż cała reszta jego osoby wtedy miała się dobrze. Jak więc wygląda biografia człowieka w sferze ducha? Jak to się dzieje w przypadku każdego człowieka? To właśnie Bóg objawia nam przez ten fragment jego słowa. Okazuje się, że w życiu każdego człowieka są pewne etapy, jeśli chodzi o poznanie Bożego prawa, przykazań. I pierwszy etap pokazuje wers 9 w pierwszej części. Kiedyś i ja prowadziłem życie bez prawa. Okres w życiu człowieka, gdy nie ma w nim świadomości przykazania, a więc niemowlę, małe dziecko, jeszcze nie jest świadome, że można się zbuntować. Drugi etap to druga część 9 wersu. Gdy zjawiło się przykazanie, przychodzi pierwsza świadomość prawa, że można się zbuntować przeciwko niemu. I właśnie Bóg stawia przed człowiekiem coś dobrego, dobre przykazanie. Ale wtedy dzieje się coś, co zostało nazwane w końcówce 9 wersu. Grzech ożył. Następuje decyzja o buncie wobec Boga. I skutki tego buntu? Śmierć w znaczeniu oddzielenia od Boga. Dotyczy naszego ducha, tej cząstki nas. Nasz duch w tamtym momencie umarł. Dotyczy to każdego człowieka, który się urodził. No chyba, że wcześniej jako niemowlę czy dziecko umarł, ale jak nie, dotyczy to każdego.
Ta cząstka uzdolniona do komunikowania się z Bogiem nie żyje. Umysł człowieka może modlić się do Boga, może próbować Go poznawać, ale cząstka, która to umożliwia, tak naprawdę nie żyje. I ten kontakt z Bogiem, któremu człowiekowi się wydaje, że ma kontakt z Bogiem, poznaje Go, to tylko pobożne życzenia, które tak naprawdę nie mają szans na spełnienie. Jednak wspaniała prawda jest taka, że Bóg jest gotowy odwrócić ten stan ducha człowieka, jest gotowy przywrócić go do życia. Tylko człowiek musi naprawdę chcieć, musi podjąć swoją suwerenną decyzję, tak chcę. I jest to decyzja w umyśle, bo tylko taką człowiek może podjąć. Decyzja, która nazywana jest w Biblii nawróceniem. Decyzja o zmianie zwrotu. Od zwrotu przeciwnego Bogu 180 stopni w stronę Boga. Metanoia w języku oryginalnym, decyzja w umyśle. I Bóg, jeżeli wie o kimś, że jest gotów to uczynić, stworzy mu okazję. Chrystus zapuka do serca. Księga Apokalipsy 3. Słowa Chrystusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Człowiek podejmuje swoją decyzję, otwiera drzwi. Tak jak wczoraj na tym wspaniałym spektaklu, mogliśmy widzieć to zilustrowane. I Bóg czuje się zaproszony do działania. Wtedy ożywia tego martwego ducha człowieka, przywraca zdolność komunikowania się z nim, z Bogiem. I to jest sposób, w jaki zbuntowany, grzeszny człowiek może wejść w osobistą relację ze świętym Bogiem. I teraz duchowa więź z Bogiem jest znowu możliwa. Duch żyje. Bóg ożywił naszego ducha, przywrócił do życia. Ale w tym momencie Bóg uczynił coś jeszcze, pewną niezwykłą rzecz, która jest opisana w liście do Efezjan, w drugim rozdziale. Słowa o tych, którzy zaufali Chrystusowi. Popatrzmy. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Bóg uczynił coś jeszcze. Umieścił naszego ducha w niebie. Jeżeli zaufaliśmy Chrystusowi, to jest nasza sytuacja, naszego ducha. Nasz duch jest w niebie. I do duchowego biogramu trzeba dodać jeszcze aktualny adres, niebo. Ostatnio jakoś tak się dzieje, z pewnością z inspiracji Ducha Świętego, że wiele o tym myślę. I proszę Ducha Świętego o prowadzenie, tak jak każdy chrześcijanin przecież prosi Go o prowadzenie, ale myśli dotyczą naszej wspólnoty. Gdybyście w tej chwili zobaczyli na transmisję tego, co teraz się tutaj dzieje na Facebooku, no to znajduje się tam taka informacja, że nasza wspólnota 4P, czyli to, co dzieje się tutaj w niedzielne popołudnia, jest pod patronatem gremium nazywanego tam kościołem, wspólnotą kościoła. No bo to tak jest, że w naszej duchowej więzi z Chrystusem Duch Święty doprowadza, przekonuje niektórych, by włączyli się do właśnie wspólnoty kościoła, która jest takim planem maksimum zamierzonym przez Chrystusa dla swoich naśladowców. Ale kiedy, gdzie i w jakim stopniu, to jest już oczywiście osobiste odkrycie każdego w jego relacji z Bogiem, nic nam do tego. Ale skoro Duch Święty tak działa, trzeba było w historii naszej wspólnoty coś takiego stworzyć.
coś takiego zaczęło powstawać. No i teraz czytacie, że nasza wspólnota 4P jest pod patronatem wspólnoty Kościoła. Ostatnio nie daje mi to spokoju, bo historycznie jest przecież na odwrót. Nasza wspólnota 4P, wcześniej posłannictwo, powstała z przekazywania Ewangelii, zbudowania ludzi na uczniów Chrystusa. Tutaj są najsilniejsze więzi, które się z tego budowania biorą. Tutaj rodzi się duchowe przywództwo, liderowanie, duchowy autorytet. Tak silny, że nawet nie ma potrzeby go sankcjonować. I historycznie było tak, że gdy Duch Święty doprowadzał kolejne osoby w tej naszej wspólnocie do pragnienia, by współtworzyć też tą cząstkę Kościoła Jezusa Chrystusa na poziomie Kościoła ze wszystkimi atrybutami Kościoła, no to wtedy z naszej strony misjonarzy było pytanie, to jaką wspólnotę Kościoła chcecie tworzyć? Wyszło, że taką. A więc faktycznie jest na odwrót, że to wspólnota Kościoła jest pod patronatem wspólnoty 4P. To my, wspólnotowicze, tej wspólnoty powołaliśmy do istnienia. W zasadzie odkryliśmy, że Duch Święty to czyni w sercach ludzi. No i powstała ta szczególna cząstka wspólnoty, będąca cząstką duchowego Kościoła ze wszystkimi atrybutami, tak jak to Jezus właśnie zamierzył. Dlaczego o tym mówię dzisiaj akurat? Bo wiąże się to jakoś z naszym fragmentem i też narasta we mnie przekonanie, że niedługo to będzie istotne, to jak będziemy przedstawiać naszą wspólnotę, jak będziemy pokazywać jej niezwykłą misję, tak jak każda wspólnota to robi. Po prostu nasze mówienie o wspólnocie i to, jak ją nazywamy, musi nadążać za tym, co Bóg czyni, za niezwykłymi rzeczami, jakie Bóg wśród nas czyni właśnie w naszej wspólnocie. No i to będzie budowało wielką wiarygodność również dla tej naszej wspólnoty 4P. To jest zawsze dla ludzi ciekawe, kim oni są, co tam, jak wygląda całe środowisko tej wspólnoty. I potrzebujemy to jakoś przedstawiać, robimy to, ale też pokazywać może coś niezwykłego, co Bóg czyni wśród nas, a jednocześnie prawdziwego. Takie gdzieś przekonanie Bóg buduje w sercu moim i też innych przywódców, liderów. Dlatego o tym trochę myślę i proszę Boga o mądrość, jak to wszystko nazywać, jak definiować misję naszej wspólnoty Kościoła. I wyświetla mi się właśnie coś takiego, co również dzisiaj spotykamy we fragmencie Bożego Słowa. Skoro cząstka każdego z nas to duch, skoro Bóg przywrócił ducha każdego z nas, kto zaufał Chrystusowi do życia i skoro posadził nas na wyżynach niebieskich, to taka jest, aż się narzuca misja naszej wspólnoty Kościoła. Kościół, który uczy, jak żyć, gdy duch już jest w niebie, a umysł, dusza i ciało jeszcze na ziemi. Ukazywanie tej misji może wiele zmienić, może okazać się czymś cennym dla ludzi wokół nas. Jeżeli to jest Bożym zamiarem, to na pewno nas w tą stronę poprowadzi. Gdyby chcieć to wyrazić w nazwie, no wspólnoty przyjmują różne nazwy, no to myśli moje przynajmniej znowu uciekają do właśnie tego fragmentu z Efezjan 2:6, że Bóg posadził naszego ducha na wyżynach niebieskich. Stąd idea nazwy Kościół na wyżynach. W domyśle niebieskich Kościół na wyżynach.
jest używany przez Boga, by pomagać ludziom w tym, jak nasz umysł, dusza, ciało mogą nadążać za duchem, który wyprzedził je do nieba. Odpowiedź, jeszcze powiem tylko, że dobra nazwa charakteryzuje się tym, że w pierwszym momencie jest zaskoczeniem dla wszystkich. Zdaje się, że udało się to nam uzyskać. Kościół na wyżynach. Dobrze. Jak to robić? Jak mamy żyć, skoro nasz duch jest już z Bogiem w niebie, tak? A cała reszta nas jesteśmy tutaj, na ziemi. Odpowiedź jest również w naszym fragmencie, gdzie właśnie wiele jest o naszym duchu, o tym, że umarł na skutek buntu. Właśnie w tamtej chwili, kiedy po raz pierwszy uświadomiliśmy sobie Boże przykazanie, wtedy nasz duch zbuntował się i stał się martwy. Chociaż cała reszta nas była żywa, ale pewnego dnia Chrystus zapukał do naszych drzwi, otworzyliśmy, zaprosiliśmy, wszedł i przywrócił naszego ducha do życia. I została zainicjowana nowa osobista więź z Chrystusem, która wcześniej była niemożliwa, ale teraz jest. I właśnie utrzymywanie tej bliskiej więzi z Chrystusem jest skutecznym sposobem na starą naturę. To jest jedyna sytuacja, przed którą nasza stara natura drży i ma przed nią respekt. I to jest prawdziwa i jedyna droga do zwycięstwa człowieka nad swoją starą naturą. Ale tu przy tej okazji trzeba jeszcze powiedzieć, że został wymyślony jeszcze jeden sposób na obejście systemu. Nazywa on się grzech pierworodny. W umysłach wielu ludzi funkcjonuje to hasło, które każdy zna, ale niekoniecznie każdy rozumie, co do niego przyczepić. Termin nie pochodzi z Biblii, ale skoro jest powszechnie używany, zwłaszcza w naszym kraju, trzeba się do niego odnieść. Jakie prawdy Bóg nam objawia, które mają związek z tym hasłem grzech pierworodny? Jak to jest z tym grzechem pierworodnym? Czym człowiek jest obciążony, gdy się rodzi? Jak to czytaliśmy w dzisiejszym fragmencie, rodzi się ze skłonnością do grzechu. Jest to skutek upadku Adama, ale nie jest to jeszcze akt nieposłuszeństwa, buntu. To jest dopiero skłonność. I przez nasz dzisiejszy fragment Bóg pokazuje, że dopóki nie ma świadomości, że można się zbuntować, nie ma buntu i nie ma też winy. Dlatego po urodzeniu dziecka nie ma potrzeby zmycia grzechu pierworodnego jako winy, bo nie ma co zmywać. Nie istnieje też możliwość zmycia grzechu pierworodnego jako skłonności. Skłonność pozostaje do końca życia i nie ma żadnego sposobu, żeby ją zmyć. Gdyby to się udało, gdyby rzeczywiście można było zmyć tą skłonność do grzechu, no to wtedy byłaby podstawa do nadziei, że człowiek okaże się dobry, że potrafi spełniać przykazania i podstawa do mocnych postanowień poprawy by była. Jednak tej skłonności nie da się zmyć i będzie nam ona towarzyszyła do końca życia i ta próba poradzenia sobie z naturą człowieka jest nieskuteczna. Natomiast zmycie grzechu jako winy następuje później, jeżeli człowiek doświadczy nawrócenia i pojednania z Bogiem przez wiarę. I to jest sposób, w jaki grzeszny, zbuntowany człowiek może wejść w osobistą relację z Bogiem. I to utrzymywanie tej relacji jest sposobem na starą naturę.
jedyna sytuacja, przed którą nasza stara natura ma respekt. Dobrze jest poznawać prawdę o sobie, o swojej naturze, o cząstce nas, którą jest duch i sposoby na zwycięstwo, które Bóg w związku z tym wskazuje. Instrukcja podaje, jak zwyciężać w skuteczny sposób. Czy mój przyjaciel z młodości, który też był synem pastora, poznał kiedyś prawdy o naturze człowieka i co jest skutecznym sposobem na nie? Tego nie wiem, mogę mieć jedynie nadzieję, bo nasze drogi się rozeszły. W każdym razie pewnego dnia, było to już w czasie, kiedy studiowałem w Warszawie, mój przyjaciel też tam wtedy mieszkał. I pewnego dnia patrzę, a on idzie elegancko ubrany, biała koszula, eleganckie spodnie, jak nie on. Mówię, co z tobą? Idę do opery. Ty do opery? Tak, poznałem tą jedną, jedyną. Lubi operę. Wkrótce wyjechał do innego kraju, bo miłość jego życia nie była Polką. Ale po paru latach przyszła wiadomość, że im nie wyszło. Że się rozwiedli. Jednak nie okazała się tą jedną, jedyną. Patrzcie, nawet małżeństwo nie jest sposobem na starą naturę. Nie da się w ten sposób obejść systemu. Potrzebna jest jednak znajomość instrukcji. Skorzystanie z rozwiązań, które ona podaje, to jedyny sposób. Już wiemy, tak? Utrzymywanie bliskiej więzi z Chrystusem jest jedynym skutecznym sposobem na starą naturę. Tylko w ten sposób poradzimy sobie z tą naturą. I to jest prawdziwa i jedyna droga do zwycięstwa. A przykazania są narzędziem, by nas do tego doprowadzić. Tak oto dzisiaj zaglądnęliśmy do środka, do duchowej sfery nas, która jest naszym duchem. Jak to się stało, że kiedyś umarł? Jak to się stało, że w niektórych z nas został przywrócony do życia i posadzony przez Boga razem z Chrystusem w niebie, na wyżynach niebieskich? Tego nie widać, ale skutki widać. Możemy wiedzieć i dzięki temu lepiej rozumieć. Rozumieć, co się w nas dzieje. Lepiej zwyciężać nad swoją naturą. No i tego wam i sobie życzę.